Wybory midterms w USA za nami. Wyniki są zaskakujące, co wcale nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę to, że przedwyborcze sondaże w Stanach Zjednoczonych regularnie się mylą. Republikanie poradzili sobie słabiej niż zakładano, ale mimo wszystko dziś wszystko wskazuje na to, że przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w poprzednim materiale. A dziś właśnie przyjrzymy się konserwatywnej części amerykańskiej sceny politycznej. Jak zmienia się Partia Republikańska, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak zmienia się optyka członków tej partii na politykę zagraniczną. Serdecznie zapraszam. Na wstępie po raz kolejny warto zaznaczyć rzecz oczywistą. Amerykańskie partie polityczne są znacznie bardziej zróżnicowane niż te polskie. To znaczy nie ma jednej wizji polityki zagranicznej w ramach partii demokratycznej czy partii republikańskiej. Jest znacznie większa swoboda do działania na własną rękę, do bycia niezależnym. To wszystko wynika oczywiście z charakteru amerykańskiej demokracji. Ale wśród nurtów, które współtworzą partię republikańską, ten, który wydaje mi się najbardziej ukształtował opinię Polaków na temat tego, czym jest Partia Republikańska, wyraźnie słabnie. Czym był, a może czym nadal jest, neokonserwatyzm. Genezę tego środowiska opinii świetnie tłumaczy cytat z Irvinga Kristola, który stwierdził, że neokonserwatysta to liberał, który został napadnięty przez rzeczywistość. Ludzie ci byli rozczarowani partią demokratyczną, głównie właśnie w kwestii polityki zagranicznej. Chcieli twardej, nieprzejednanej postawy względem wówczas Związku Radzieckiego. A taka postawa popularność zyskała wraz z objęciem urzędu prezydenta przez Ronalda Reagana. To właśnie wtedy neokonserwatyści stali się jednym z istotnych środowisk współkształtujących politykę Stanów Zjednoczonych. Uwagę zwrócić należy na przykład na Jean Kirkpatrick, która zaczynając od jasno deklarowanej sympatii do demokratów, przeżywając rozczarowanie polityką zagraniczną swojej partii, została najpierw doradcą Ronalda Reagana, a następnie ambasadorką Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. O swojej byłej partii na konwencji już republikańskiej mówiła, że nie proponują ani jastrzębiej, ani gołębiej polityki zagranicznej, bardziej taką, która przypomina strusia chowającego głowę w piasek. Kirkpatrick była autorką istotnego artykułu, który w dużej mierze podsumowuje spojrzenie neokonserwatystów na sprawy międzynarodowe. Artykuł nosi tytuł Dyktatury i podwójne standardy. Link do całości znajdziecie oczywiście w opisie, ale wystarczą dwa ostatnie bardzo mocne zdania, by wydobyć esencję. Kirkpatrick pisze: nie jest konieczne ani właściwe, aby nasi przywódcy wyrzekali się jednostronnie użycia siły militarnej w celu przeciwdziałania innej sile militarnej. Liberalny idealizm nie musi być tożsamy z masochizmem i nie musi być nie do pogodzenia z obroną wolności i interesu narodowego. Szczególnie w Polsce okres prezydentury Ronalda Reagana miał duży wpływ na kształtowanie opinii na temat partii republikańskiej. A ten nurt w tejże partii, to znaczy jastrzębia polityka zagraniczna, interwencjonizm w obronie naszych wartości, które są lepsze niż wartości tej drugiej strony, rozszerzanie świata liberalnych zasad, porządku liberalnego na całym świecie, no apogeum wpływu neokonserwatystów na amerykańską politykę zagraniczną przypadł na początek XXI wieku, czyli na prezydenturę George'a W. Busha. Administracja George'a W. Busha zasadę zapobiegawczego użycia siły, to znaczy użycia siły zanim ktoś inny jej użyje, wpisała już do strategii bezpieczeństwa narodowego. Na dokumentach, jak doskonale wiemy, się nie skończyło i atak na Irak jest bardzo dobrym przykładem. Tym bardziej, że o ile można doszukiwać się jakichś przyczyn związanych z surowcami czy zagrożeniem terrorystycznym, ta wojna miała w dużej mierze podłoże ideowe. Wyjątkowa rola Stanów Zjednoczonych w kształtowaniu liberalnego porządku międzynarodowego. Nie czekanie, aż zagrożenia zbliżą się do USA, no i to Waszyngton. Nie ONZ, nie NATO, nie społeczność międzynarodowa, tylko Waszyngton decyduje, czy Ameryka idzie na wojnę, czyli unilateralizm. W administracji Busha neokonserwatyzm stał się dominującym spojrzeniem na amerykańską politykę zagraniczną. Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, w otoczeniu prezydenta pełno było ludzi pod silnym wpływem neokonserwatywnych idei. To właśnie ten okres reaganowsko-buszowski, czyli okres, kiedy te idee neokonserwatywne dochodziły do głosu w Stanach Zjednoczonych, ten okres był kluczowy dla kształtowania wizerunku Partii Republikańskiej we współczesnej Polsce. Oczywiście dla oceny danej partii politycznej
kluczowe znaczenie mają poglądy polityczne oceniającego, więc dla jednych ten awanturniczy militaryzm Stanów Zjednoczonych z tych czasów to będzie coś godnego potępienia, coś co świetnie obrazuje scena z fantastycznego filmu Stanleya Kubricka Dr. Strangelove, kiedy amerykański żołnierz wymachując kapeluszem kowbojskim leci na odpalonej bombie atomowej. Ale myślę, że nie brakuje w Polsce bardzo wielu osób, dla których ze względu właśnie na to, co prezentowali Amerykanie w tamtym okresie, to republikanie są tą siłą polityczną, na której można polegać. Po pierwsze dlatego, że są konserwatystami, po drugie dlatego, że o Związku Radzieckim mówili jednoznacznie tak jak trzeba, a po trzecie, że nie wahali się używać siły, to znaczy pokazywali zdolność do tego, by użyć siły nawet daleko od granic Stanów Zjednoczonych. A to z perspektywy państwa, które jest na granicy cywilizacji, które jest na krańcach tego amerykańskiego świata zasad, to mogło dawać poczucie bezpieczeństwa, że to jest coś środowisko, na które można liczyć w przeciwieństwie do tych demokratów, którzy nic tylko wciskaliby guziki z napisem reset. Ja oczywiście wiem, że jest to stereotyp, ale ten stereotyp ma jakieś źródła, a właśnie neokonserwatyzm, to, że Amerykanie otwarcie demonstrowali gotowość do rozszerzania świata zasad, w którym chcieliśmy uczestniczyć, miało duże znaczenie dlatego, że Polacy mają taki obraz republikanów zakodowany dzisiaj w swojej pamięci. I dziś w Partii Republikańskiej nie brakuje oczywiście środowisk, które na sprawy międzynarodowe patrzą właśnie w jastrzębi sposób, w sposób charakterystyczny dla neokonserwatystów z czasów Ronalda Reagana, mniej Busha seniora, bo inne były wówczas okoliczności międzynarodowe, ale ta optyka wróciła ze zdwojoną siłą w czasie prezydentury George'a W. Busha. Ale swoje wpływy w Partii Republikańskiej rozszerza również Donald Trump. Pytanie, jak będzie się to rozgrywało w przyszłości, to jest pytanie otwarte, ponieważ kandydaci, których wspierał Donald Trump, poradzili sobie słabiej niż zakładano w tych wyborach, więc pytanie, w jakim kierunku podąży Partia Republikańska, dzisiaj jest pytaniem bardzo istotnym i pytaniem otwartym. Niemniej jednak, kandydaci, których wspierał Donald Trump, byli kandydatami republikanów w tych wyborach w większym stopniu niż w poprzednich wyborach do kongresu. To znaczy ludzie przez niego wspierani w wielu miejscach wygrywali wewnątrzpartyjną rywalizację o to, by reprezentować partię republikańską w wyborach. I ta frakcja tworząca się wokół Donalda Trumpa może, to jest hipoteza, może prezentować optykę na sprawy międzynarodowe rosnąco odmienną od tego, jaki kojarzymy z republikanami właśnie z tym nurtem neokonserwatywnym. I nie chodzi mi tutaj o doszukiwanie się jakichś agenturalnych związków z Federacją Rosyjską, Donalda Trumpa czy jego otoczenia. Nie, nie, nie. Chodzi o coś znacznie głębszego. Chodzi o to, że pomysł polityczny America First, Make America Great Again może wpychać to skrzydło Partii Republikańskiej w bardziej izolacjonistyczne podejście do spraw międzynarodowych. Powody dla stawiania takiej hipotezy leżą w samej naturze demokracji, bo nie chodzi tu nawet do końca o idee formułowane przez Trumpa czy innych polityków Partii Republikańskiej, a o jej elektorat, albo raczej pewien odcinek jej elektoratu. Ład światowy daje Stanom Zjednoczonym olbrzymie wpływy polityczne, za którymi idą niezrównane wpływy gospodarcze. Utrzymywanie takiego stanu rzeczy Ameryce się zwyczajnie opłaca. Podobnie jak utrzymywanie systemu sojuszy, który jest jednym z fundamentów pozycji Waszyngtonu na świecie. Amerykanie nie robią tego charytatywnie. Długo można mówić o korzyściach, ale ten sam system przynosi też koszty. Kolejne fazy globalizacji, za którymi szła deindustrializacja, przenoszenie fabryk w tańsze miejsca produkcji, prowadzą do prostej konkluzji, którą na każdym kroku swojej prezydentury podkreślał Donald Trump. Ameryka jest okradana. Pamiętacie, jak była tutaj kopalnia albo huta? Już jej nie ma. Ludzie wyjeżdżają, ale nie martwcie się, odbudujemy Amerykę. Uczynimy ją znowu wielką. To oczywiście bardzo upraszczając, była obietnica, która dała Trumpowi szerokie poparcie. Ta retoryka miała swoje odbicie w polityce zagranicznej. Donald Trump nie był wcale pierwszym amerykańskim prezydentem zachęcającym Europejczyków do większych inwestycji w obronność, ale skala i charakter tych postulatów był wcześniej niespotykany. Dlaczego my mamy płacić za wasze bezpieczeństwo, podczas gdy wy się nim nie przejmujecie? Kontynuacją tej drogi jest kwestionowanie polityki wspierania Ukrainy. Takie głosy są po dwóch stronach sceny politycznej, ale o ile na lewicy argumenty zazwyczaj koncentrują się na kwestiach ideowych, na pacyfizmie, tak po prawej stronie argumenty są natury ekonomicznej. Dlaczego mamy płacić za sprzęt militarny w wojnie toczącej się w Europie?
Takie pytania nie pojawiają się od tak samoistnie, ale są też efektem konsekwentnej narracji wiodących konserwatywnych środowisk opiniotwórczych. Taki Tucker Carlson, którego program w popularnym Piku może oglądać nawet ponad 4 miliony Amerykanów, w swoim przekazie, który często wykorzystują też rosyjskie ośrodki propagandowe, zawiera tezy takie jak: Ukraina nie ma szans wygrać, grozi nam wojna nuklearna, dlaczego mamy płacić za ukraińskie wojsko, polityka Bidena jest nierozważna i zbyt agresywna. Przekaz jest konsekwentny i to na republikańskich wiecach przedwyborczych można było usłyszeć takie hasła. Under Republicans, not another penny will go to Ukraine. I teraz pomyślcie o tym w kontekście pierwszej części tego materiału. To znaczy, republikanie zarzucający demokratom, że prowadzą zbyt ostrą, zbyt jastrzębią politykę zagraniczną, że wikłają Amerykę w niepotrzebne konflikty, że przecież, a przecież trzeba dogadywać się z tym, kto jest po drugiej stronie, niezależnie od tego, czy podobają nam się jego wartości, czy też nie. No to w dużej mierze jest postawienie optyki na świat prezentowanej przez neokonserwatystów Reagana, Busha i tak dalej, no postawienie tej retoryki na głowie. I oczywiście ja nie staram się zbudować tutaj wrażenia, że partia republikańska jest partią prorosyjską. Absolutnie, bo po pierwsze taki stosunek do wojny na Ukrainie tej części partii republikańskiej nie wynika wcale z optyki na Federację Rosyjską. Wynika ze spraw wewnętrznych, przede wszystkim ze spraw gospodarczych. A po drugie przez większość partii republikańskiej taka właśnie optyka została jednoznacznie odrzucona, taką jaką prezentuje Tucker Carlson, czy taka jaka obecna jest ewidentnie również była na wiecach kandydatów, których wspierał Donald Trump. Ale nie można mówić jednocześnie o tym, że właśnie tego typu optyka to jest wyłącznie margines w ramach partii republikańskiej, skoro mówi o niej gość z najpopularniejszym programem konserwatywnego infotainmentu, czy jakoś tak nazywa się ten termin, w amerykańskiej telewizji. No i skoro właśnie mówią tego typu hasła, pojawiają się na wiecach kandydatów wspieranych przez byłego prezydenta USA. Donald Trump od początku raczej nie miał po drodze z neokonserwatystami. A co my z tego mamy, z tej aktywnej, idealistycznej polityki, poza kosztami? Zdawał się myśleć, mocno skupiony na transakcyjnym i policzalnym obliczu rzeczywistości prezydent. To właściwie z miejsca stawiało go w sytuacji konfliktu z konserwatystami o charakterystyce bardziej zbliżonej do tego, co jeszcze dekadę temu nazwalibyśmy typowym republikańskim spojrzeniem na politykę zagraniczną. Bo myślę, że jeszcze raz warto podkreślić, że to co kojarzymy często z republikańską polityką zagraniczną, to optyka bardzo mocno oparta na idealizmie. Świat dzieli się na dobrych i złych. My jesteśmy oczywiście tymi dobrymi. Ci drudzy to imperium zła, jak Związek Radziecki nazywał Ronald Reagan. Nasze wartości są lepsze. Świat, który chcemy zbudować, jest lepszy niż propozycje innych. I te idee to nie są tylko ozdobniki, ale nieodłączny element amerykańskiej tożsamości narodowej. To poczucie wyjątkowej misji można wywieźć przecież już od kazania Johna Winthropa, od kolonizacji Ameryki, która miała być przecież miastem na wzgórzu, przykładem dla całego świata. Najbardziej jaskrawy przykład sporu Trumpa z ludźmi, którym bliżej do neokonserwatyzmu, to John McCain, człowiek instytucja, jeśli chodzi o amerykańską politykę, nieżyjący już wieloletni senator, kandydat na prezydenta i bardzo wpływowa postać w partii. Trump posunął się nawet do tego, że stwierdził, że McCain wcale nie był bohaterem wojennym, bo dał się złapać, a on woli tych, którzy nie dają się łapać. McCain był torturowany w wietnamskim więzieniu. Senator nazwał wystąpienie Trumpa na konferencji z Putinem jednym z najbardziej haniebnych wystąpień w historii autorstwa prezydenta USA. Pamiętajmy, że mówimy tu o dwóch republikanach. Ale to prowadzi nas w końcu do tego, co najbardziej aktualne, do wyborów z tego tygodnia, które poprzedzone były oczywiście procesem wyłaniania kandydatów, którzy reprezentowali obie partie. Warto zwrócić uwagę na niezwykle symboliczny przypadek Liz Cheney, córkę Dicka Cheneya, będącego wiceprezydentem w administracji George'a W. Busha, tej najbardziej neokonserwatywnej z neokonserwatywnych administracji. Liz reprezentowała Wyoming w Izbie Reprezentantów, ale dłużej nie będzie pełnić tego zaszczytu. Cheney otwarcie krytykowała prezydenta Donalda Trumpa, mówiła jak nieodpowiedzialne jest podważanie wyników wyborów. Zresztą sam były wiceprezydent biorący udział w kampanii córki nazwał Trumpa największym zagrożeniem dla republiki w całej jej historii. Przypominam, ponownie mówimy o dwóch przedstawicielach tej samej partii politycznej.
ale kampanijne zaangażowanie byłego wiceprezydenta sprzed 20 lat nie było tak skuteczne jak zaangażowanie byłego prezydenta sprzed 2 lat. Trump wsparł swoją kandydatkę, która pokonała Liz Cheney w prawyborach, a następnie uzyskała mandat do reprezentowania stanu w Kongresie. To jest przykład niezwykle symboliczny, bo kandydatka wspierana przez Donalda Trumpa ze stajni Make America Great Again pozbawiła mandatu republikankę wywodzącą się ze środowiska neokonserwatywnego, której ojciec był wiceprezydentem w czasie prezydentury George'a W. Busha. To, czy pozycja Donalda Trumpa w ramach Partii Republikańskiej będzie nadal rosła, czy będzie on w stanie nadawać ton właśnie polityce tej partii, no to decyduje się właśnie teraz, bo w ramach Partii Republikańskiej nie brakuje takich głosów, że słabszy niż spodziewano się wynik Republikanów to jest właśnie wina Donalda Trumpa. Bo pamiętajmy, że mamy historyczną inflację, mamy bardzo niepopularnego prezydenta, jakim jest Joe Biden, to znaczy jego poparcie nie jest kosmicznie wysokie. Generalnie okoliczności są takie, że Republikanie powinni zdobyć znacznie więcej mandatów zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów, niż okazało się to w praktyce. Więc Donald Trump, o ile był w stanie zdominować w wielu wypadkach politykę w ramach Partii Republikańskiej, czyli był w stanie na przykład przeforsować swoich kandydatów, by reprezentowali oni Partię Republikańską w wyborach, tak ci kandydaci okazywali się często nieatrakcyjni dla szerszego elektoratu, dla tego elektoratu, który waha się między republikanami a demokratami. Bo do tej pory trajektoria wydawała się być absolutnie czytelna i jednoznaczna. Najpierw budujemy większe poparcie w ramach Partii Republikańskiej, wsadzamy więcej ludzi przychylnych sobie do Kongresu, następnie mamy czerwoną falę, dominację, jednoznaczną dominację w Kongresie, dzięki oczywiście wsparciu prezydenta Donalda Trumpa, a następnie ogłaszamy ponowny start w wyborach prezydenckich, czyli Make America Great Again, again. Czy będzie tak w praktyce? Cóż, Donald Trump nie wygląda na człowieka, nie sprawia wrażenia człowieka, który wycofywałby się właściwie niemalże kiedykolwiek, ale rośnie mu bardzo mocna konkurencja w postaci oczywiście ponownie wybranego gubernatora Florydy Rona DeSantisa. A skoro jesteśmy już przy amerykańskich konserwatystach i skoro jesteśmy już przy DeSantisie, spójrzcie na ten fragment jego klipu wyborczego. And on the eighth day, God looked down on his planned paradise and said, I need a protector. So God made a fighter. God said, I need somebody willing to get up before dawn, kiss his family goodbye, travel thousands of miles for no other reason than to serve the people. To save their jobs, their livelihoods, their liberty, their happiness. So God made a fighter. A teraz wyobraźcie sobie jakiegokolwiek polskiego polityka z klipem wyborczym i Bóg spojrzał na Polskę i stwierdził, potrzebuje wojownika. No, amerykański konserwatyzm i amerykańska kampania wyborcza to jest naprawdę zupełnie inny gatunek literacki. O Ronie DeSantisie, o tym, co będzie działo się w ramach Partii Republikańskiej, o tym, jak będzie wyglądała kampania wyborcza prezydencka w Stanach Zjednoczonych, no o tym najprawdopodobniej będziemy mówić tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo to naprawdę bardzo ważne i dla Ameryki, i dla świata. Mam nadzieję, że ten materiał nieco rozszerzył Waszą wiedzę na temat amerykańskiej polityki i pokazał, że środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych są bardzo różnorodne. A w ramach Partii Republikańskiej właśnie trwa walka o wpływy. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna. Powstawanie tego materiału nie byłoby, tych wszystkich materiałów nie byłoby możliwe bez Was. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam fantastycznego, długiego weekendu. Wszystkiego dobrego z okazji 11 listopada. Do zobaczenia.